Witamy Państwa. To już naprawdę ostatni filmowy program w tym roku w Czasie na Opole. Czas na przedstawienie naszego gościa, Rafał Mościcki, nasz kinowy ekspert. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Na koniec roku, no ponieważ szybko nam ten rok uciekł, że tak powiem, to też będziemy o szybkich samochodach i o człowieku, który też żył szybko, co by nie powiedzieć, chyba tak trzeba będzie powiedzieć, ale na początek może tak filozoficznie troszkę zacznijmy, bo kino drogi rozszerzyło się chyba w ostatnim czasie zwłaszcza o pojęcie kina wyścigowego, bo jak sobie przypomnę filmy, no sięgając nawet do lat 70., bo pamiętam Cannonball, słynny, czy później Death Race, Szybcy i Wściekli, to z kolei lata 80. Le Mans, no Szybki jak błyskawica, Senna ostatnio, no i Wyścig, no to możemy powiedzieć, że to jest taki szybkościowy odłam kina drogi. No i auta. No jest. Zygzak McQueen. Tak, no tak, no, to ma pan rację. Jeszcze nawet do dzieci to trafiło. No ale jest to też ważny kawałek, jeśli chodzi o kino, na pewno auto, no już nie wspomnę o takim samochodzie jak chociażby który w horrorach też występował, czyli Krystyna, więc trochę tych aut w różnych formach było, ale na pewno to warto o tym wspomnieć, że jest taka odnoga w kinie. Też. Tak, jest taka odnoga w kinie, ona jest bardzo ważna, bo zawsze patrzymy na ten wyścig, emocjonujemy się tym wyścigiem, emocjonujemy się tym pojedynkiem konstruktorów, samochodów i tak dalej, ale też patrzymy na to z perspektywy tego, co się dzieje dookoła. My zawsze zaglądamy na zaplecze tego, co się dzieje za tym wszystkim, za tymi cudownymi wydarzeniami, wielkimi wyścigami, nawet w tych autkach. Cudownych, no tak, Pixarowych, mamy też całe zaplecze tego, co się dzieje, jak się wybierzemy wokoło tego wydarzenia. Tak, i to kino, można powiedzieć, nawet z tych tytułów, które przeczytałem, co dekadę ma naprawdę takie filmy, które są pamiętane przez odbiorców kolejne pokolenia. No tak, i to się staje też taką też jak gdyby marką, takim znacznikiem, nie? Bo że my gdzieś tam widzimy w tym jakiś taki trend, jakąś taką rzecz, która jest modna, fancy, która powoduje, że my się chcemy wybrać chociażby nawet do kina po to, żeby zobaczyć coś, co zawsze dla nas było takim fetyszem. A tutaj w tym momencie auta są fetyszem jakimś tam. Proszę pana, no i teraz wkracza Enzo Ferrari. No i tu owszem, samochody będą tym nieodzownym oczywiście elementem, ale tym razem nie mówimy o filmie, gdzie rzeczywiście sam wyścig jest tym finałem, prawda? Tak jak w tych wielu tytułach, o których mówiliśmy, tylko ten wyścig życia tak naprawdę Ferrariego. No tak, ja patrzę na to z tej perspektywy. Jeszcze ja jestem z tej epoki jeszcze ostatniego Mohikanina i patrzę, że 80-letni reżyser robi taki film i dobiera sobie taką obsadę aktorską i widzę Adama Drivera w blond włosach, który pojawia się na ekranie, widzę Penelope Cruz, która widzę po prostu niesamowitą konstrukcję, która już zachęca do tego, że tam się będzie działo, że tam się będzie działo w tej warstwie psychologicznej, relacyjnej. I jednocześnie będą samochody i będzie to wszystko podkręcone właśnie w taki sposób, no to myślę, że absolutnie no, rewelacyjna rzecz i trzeba się pojawić. Mhm. No i tutaj powiedzmy, bo od razu myślimy o tym momencie, że nie wiem, myślimy o imperium Ferrari, natomiast ta historia zaczyna się dużo wcześniej, to jest historia kierowcy. Tak, to jest historia kierowcy. My się przyzwyczailiśmy już do tego, że widzimy tą czerwień i to Ferrari kojarzy nam się z tą czerwienią, z tą przestrzenią, z tą wolnością. Oczywiście Formuła 1 wchodzi potem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my dotykamy bohatera, z którym będziemy podążać, z jego rozterkami, z jego szybkim życiem i takim dynamicznym życiem. Myślę, że to jest coś, co będzie nas też niosło przez ten film. Tak, zwłaszcza, że możemy powiedzieć, że w każdym tym elemencie życia i sportu ten film też pokazuje zakręty, jakie musi toczyć bohater na jednym i drugim polu. No i że zarówno jak i w filmie, tak jak i w życiu są te tak zwane przełamania akcji, nie? Że musi być źle, żeby było dobrze, musi czasami coś się wydarzyć takiego, co nas motywuje, słabości, które umacniają i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są te elementy, które są potrzebne w kinie dzisiaj
I my to dzisiaj zobaczymy i dostaniemy to na ekranie. Czy to też jest taka ważna rola właśnie dla drivera, który no po 65 dla mnie troszeczkę opadł z sił. No, na szczęście wystąpił w paru innych jeszcze filmach po drodze, natomiast na tamto była klapa. No, Adam Driver dużo eksperymentuje. I u Jarmusza, Dead People Don't Die, u Caraxa. Także tutaj to jest aktor, który nie boi się wchodzić w różne ciekawe pomysły. I ja się nie boję Adama Drivera, Dom Gucci i tak dalej. Ja się nie boję Adama Drivera poznawać na nowo, bo każda jego rola to jest coś zupełnie nowego. I każda rola, o ironii losu, on tak mruga okiem do swoich poprzednich ról. Więc podejrzewam, że możemy się spodziewać tutaj mrugnięcia w jego grze aktorskiej do tych klap nawet, które ponosi. Bo nie zapomnę jak dziś, jak w filmie Jima Jarmusza nazywa się Peterson w nawiązaniu do roli Pattersona, czy ma kluczyki z Gwiezdnych Wojen. I takie mrugania są bardzo sensowne, dlatego że to jest bardzo dobry aktor. To jest aktor, który tak naprawdę potrafi zagrać od pięknych, dramatycznych ról poprzez takie ekspresyjne, dosyć fajne. No i czasami nawet potrafi walczyć z dinozaurami. Myślę, że nie można mu tego odebrać. No tak. Tam miał szybszy pojazd w tamtym filmie. Natomiast czy to jest, tak na koniec tego naszego spotkania zapytam, czy to jest dobry termin, bo i czy to jest rzeczywiście ta Europa, centralna Europa, centralno-wschodnia przyjmie ten film? Bo ja myślę, że oczywiście południowa Europa to będzie tak jak w przypadku właśnie, tak jak pan wspomniał, Domu Gucci. To będzie ogromny sukces. Czy my tutaj jesteśmy w stanie jakby ten film kupić, w cudzysłowie? Ja myślę, że jesteśmy, bo to widać też przy miłośnikach Formuły 1, że są takie teamy Ferrari, które się spotykają i kibicują razem konkretnie marce, a nie konkretnie... I też jak gdyby to jest cały czas pytanie, kto za tym wszystkim stoi. Ja pamiętam, jak dzisiaj mnie bardzo wzruszyła historia braci Dasslerów. Adi Dassler i Rudy Dassler. Jeden Adidasy, drugi Pumy i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, zajrzeć na zaplecze, kto za tym wszystkim stoi, jakie historie stoją za tym wszystkim, i myślę, że nam się to będzie podobało też. Myślę, że znajdziemy czas i miejsce, zwłaszcza w kinie Helios, na sali Dream, wyłożyć się w wygodnym fotelu. Poczuć się jak w dobrym bolidzie, tak? Jak w dobrym bolidzie, a jednocześnie przeżywać to dźwiękowo, no bo to jest też niesamowite. Tak, zobaczyć ten film w kinie, a nagłośnienie Atmo, to są te rzeczy. My takie kino posiadamy w Opolu i możemy doznawać całego piękna tego tak, filmu. Tego, co na tej ścieżce rzeczywiście dźwiękowej jest, a tam jest mnóstwo również efektów świetnego tła w ogóle całego. Kto z nas nie chce poczuć tego samochodu też od spodu, tak jak gdyby i z każdej przestrzeni. Myślę, że to będzie też niesamowita gratka dla miłośników właśnie takiego dobrego kina. No to dla miłośników z kolei naszego programu mamy przygotowane jak zwykle niespodzianki. To panie Rafale, jakie będzie pytanie konkursowe teraz z kolei dla naszych widzów? No pytanie będzie bardzo proste. Pytanie o Adama Drivera, kogo zagrał w słynnych Gwiezdnych Wojnach. Myślę, że to będzie bardzo prosta odpowiedź dla wszystkich. Trzeba podać imię i nazwisko tej postaci. No to myślę, że kłopotu to w Państwu jednak nie sprawi. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Piszemy oczywiście do nas pod ten adres mailowy i my dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście uhonorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No a my wsiadamy w miękkie bolidy tutaj, jeśli chodzi o krzesła, fotele kinowe i będziemy rozkoszować się oczywiście tym, co będzie na ekranie w postaci filmu Ferrari. Rafał Mościcki był naszym gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.